Czy spowiedź święta może być idealna? Ba, nie tylko że może być, tylko jest idealna, bo w niej są zawarte różne metody, rozwiązania, które pozwalają rozwijać się naszej duchowości. Więc raczej trzeba by było zapytać, co zrobić, żeby godnie przeżyć ten sakrament. I tutaj Kościół daje nam pięcioelementowy pakiet, który nazywa pięcioma zasadami dobrej spowiedzi. I właśnie nad nimi się teraz pochylimy: rachunek sumienia. Gdy podchodzimy do konfesjonału, to nie róbmy z niego targowiska. Tak jak Jezus powypędzał przekupniów z świątyni, dlatego że zdenerwował się, ponieważ kupczyli tam, gdzie jest rzecz święta, tam, gdzie spotykają się ludzie z Bogiem. I zapewne Bóg też jest niezbyt zadowolony, kiedy my przychodzimy i podchodzimy do sakramentu tak aptekarsko. Wymierzamy, obliczamy, zastanawiamy się, ile dać w rzeczy, w której Bóg chce, żebyśmy my w całej obfitości brali jego miłosierdzie. Dlatego kiedy robimy rachunek sumienia, to nie tyle jesteśmy matematykami naszych grzechów, ile chcemy dokonać podróży w głąb siebie. Tak jak wskazywał święty Ignacy z Loyoli, który zachęcał, żeby przyjrzeć się dobru, które daje nam pan Bóg, a potem, żebyśmy wiedzieli, gdzie my to dobro zaniedbaliśmy. I dzięki temu mamy konkretną radę na przyszłość, bo kiedy widzimy, gdzie z dobra nie skorzystaliśmy, to w przyszłości możemy to jeszcze lepiej zrealizować. Żal za grzechy. Najkrótsza nauka, jaką otrzymałem podczas spowiedzi świętej brzmiała: Czy żałujesz za grzechy? Odpowiedziałem: Tak, więc żałuj za grzechy. I wtedy przeszedł ksiądz do um, rozgrzeszenia, do wypowiedzenia formuły, i wtedy mnie to zamurowało. Nie wiedziałem, co mam wtedy robić, dlatego nigdy z tego typu fast katechezy nie skorzystałem. Ale było w niej coś pięknego, bo szum słów nie zagłuszył istoty tego sakramentu, że tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy my w niej żałowali, żebyśmy zrozumieli, że pewien czyn stał się pewnym odgrodzeniem od Pana Boga, że on spowodował, że już ta relacja nie jest taka piękna, piękna jakby mogła. Bo w ogóle grzech jest czymś złym. To jest pewnik, który musimy przyjąć. I zawsze to powtarzam podczas katechest w trakcie tego sakramentu: że grzech podcina tobie skrzydła, sprawia, że stajesz się jakiś ściśnięty, jakiś smutny. I chociaż na początku myślisz, że idziesz na skróty, że dzięki temu coś zyskujesz, to potem okazuje się, że rachunek złemu trzeba zapłacić podwójny, bo każda jego podpowiedź ma zawsze drugie albo trzecie dno. Dlatego lepiej wybrać to, co proponuje Pan Bóg, bo chociaż czasami trzeba się bardzo natrudzić, to zawsze dochodzimy do celu i stajemy się szczęśliwi. Autentyczny żal za grzechy prowadzi nas do autentycznej przemiany, bo do momentu, kiedy nie stwierdzimy, że coś jest nie tak, nie będziemy chcieli przeorganizowywać naszego życia. A dopiero kiedy doświadczymy smutku, pewnego cierpienia, to wtedy pomyślimy, coś trzeba zrobić włożyć wszystkie swoje siły w to, żeby nie było jak dawniej. I to można porównać do płynięcia kajakiem. Jeśli płyniemy zgodnie z nurtem i w pewnym momencie chcemy zmienić kierunek, to wtedy nie wystarczy decyzja chcemy, żeby było inaczej. Trzeba się zatrzymać, wyciągnąć kajak z wody i udać się na miejsce, gdzie płynie się w dobrym kierunku. Konkretne działania. I tak samo jest z nawróceniem. Trzeba zmienić kierunek, bo grzech to jest zła decyzja o kierunku. Autentyczny żal prowadzi nas do autentycznej przemiany. Dlatego, że jeśli nie zobaczymy, że nasz grzech powoduje w nas zło, że stajemy się nieszczęśliwi, to nie pomyślimy, żeby przeorganizować całe nasze życie. Będziemy twierdzili, po co? Jest mi dobrze tam, gdzie jestem. A przecież spowiedź wymaga nawrócenia, zdecydowania, że w pewnym momencie chcemy iść w zupełnie innym kierunku. I można to porównać do płynięcia kajakiem: że kiedy. Płyniemy wraz z nurtem, to nie wystarczy takie wewnętrzne tego przekonanie, chciałbym, żeby było inaczej. Trzeba się zatrzymać, wyciągnąć ten kajak z wody i udać się na wodę, która prowadzi w prawidłową stronę. I dopiero wtedy grzech, czyli zła decyzja o kierunku, będzie przemieniona i sprawi, że będziemy twórczy i szczęśliwi. Wyznanie grzechów, a mówiąc precyzyjniej, dobre wyznanie grzechów. W swoim życiu spotkałem już wiele osób świętych i, i to nie były takie, które miały nad sobą aureole, czy unosiły się kilka metrów nad ziemią. Nie, nie o takich osobach mówię. O tych, którzy się usprawiedliwiają z Spowiedzi Świętej. I na początku wymieniają grzechy znajomych, sąsiadów, bliskich i robią to z naprawdę wielką namiętnością. A jedna osoba, która już wtedy naprawdę osiągnęła szczyt możliwości, bo nie tyle, że tylko wypowiedziała inne grzechy, ale przy swoich skomentowała, a ja zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Koniec. Zero. Żadnych szczegółów, konkretów. I wtedy, chociaż staram się wytłumaczyć, że w sakramencie pokuty i pojednania przychodzimy ze swoją słabością precyzyjną, żeby Panu Bogu ją przedstawić i przez to w tym się nawrócić, to i tak dalej zaczęła wymieniać grzechy swoich znajomych. Właśnie po to wyznajemy grzechy, żeby Pan Bóg mógł złapać nas za rękę żeby powiedzieć, słuchaj, w tym jest źle. Dostrzesz to, bo jeśli zobaczysz, że idziesz po jakiejś błotnistej ścieżce i będziesz chciał się nawrócić, to wtedy ja pomogę tobie wejść na nowo na brukowaną drogę, która doprowadzi ciebie do celu. Ewelina Flinta bardzo mądrze śpiewa, że słowa, nawet gdy piękne, to tylko słowa. I tę złotą myśl można zastosować również do naszej relacji z Panem Bogiem, drugim człowiekiem i nami samymi. Właśnie, czy ja chcę coś zrobić z tym, że przyszedłem do sakramentu pokuty i pojednania? Czy chcę się nawrócić? Czy chcę rozbić moje myślenie i sprawić, żeby było lepiej? Czy nie traktuję przypadkiem sakramentu pokuty i pojednania jak pralki? Że przyjdę, wypiorę swoje sumienie, ale jakoś się wyjątkowo tym nie przejmuję, bo przecież mogę za chwilę znowu użyć pralkę. I to prawda, że ona jest zawsze dostępna, tylko pytanie, czy ja mam szacunek względem tego, który uzupełnia środki piorące.